Gościem portalu Alebank jest pani Aleksandra Szelongowska, dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam panią. Dzień dobry, witam państwa. Pani dyrektor, resort rolnictwa przygotowuje nową, ciekawą linię kredytową pod działalność rolniczą. Nazywana jest pożyczkami pod PROF. Mogłaby pani wyjaśnić, co pod tym tajemniczym terminem się ukrywa? No to może sprostujmy. Są to mianowicie możliwości zaliczkowego finansowania inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycji, czyli nie wydatków bieżących, a tylko i wyłącznie inwestycji, czyli na modernizację, na podstawowe warunki, które pozwalają na doinwestowanie linii technologicznych. I w tej chwili zasada była taka, że można było refinansować z wydatków PROF poniesione nakłady inwestycyjne. Od ubiegłego roku istnieje możliwość taka i w naszych przepisach prawnych, i w przepisach unijnych, które już wcześniej na to co prawda pozwalały, ale ze względu na kryzys to zaliczkowanie zwiększyło się z 20 do 50%. W związku z tym otworzyliśmy prawną szansę dla rolników, dla przedsiębiorców, którzy jeżeli realizują działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogą wystąpić razem z wnioskiem o pomoc, występując z wnioskiem o udzielenie zaliczki. Czyli mogą od razu, jak tylko ich wniosek zakwalifikuje się do pomocy, czyli mają już pewność, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisze z nimi umowę, mogą wystąpić o tąże właśnie zaliczkę. Czyli dostają środki, niejako środki kredytowe w zaufaniu pełnym, że zostaną wykorzystane na tą właśnie inwestycję, która jest we wniosku o pomoc. Gdyż jeżeli nie byłyby wykorzystane na inwestycje, no to oczywiście podlega taka zaliczka zwrotowi. Żeby zabezpieczyć się, żeby ten zwrot nastąpił, jeżeli inwestycja nie byłaby zrealizowana, musi być spełniony warunek gwarancji. I tutaj fantastyczna rola banków, no zachowały się banki spółdzielcze doskonale. W momencie, kiedy utworzyliśmy ten instrument zaliczkowania działań inwestycyjnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, na liście gwarantów mieliśmy kilka instytucji finansowych. Natomiast w miarę upływu czasu, krótkiego upływu czasu, w tej chwili na 93 instytucje finansowe, które udzielają gwarancji pod te właśnie zaliczki na realizację działań inwestycyjnych PROF-u, 53 to są banki spółdzielcze. Także naprawdę wynik doskonały i bardzo resort rolnictwa cieszy to, że najbliższe rolnikom banki są zaangażowane w ich proces inwestycyjny, bo niejako biorą na siebie rolę egzekutora tychże inwestycji przy udzielaniu gwarancji. Także naprawdę doskonały instrument, który się sprawdził. Pani dyrektor, jakie pani zdaniem są bariery w tworzeniu funduszy poręczeniowo-kredytowych przez banki spółdzielcze w świetle obecnych przepisów? W kuluarach bardzo wielu bankowców mówiło, że właśnie przymierza się do tego typu działalności, co jest bardzo optymistyczne, biorąc pod uwagę, że zwiększy się wtedy możliwość wydatkowania środków unijnych. Tak, ma pan rację, panie redaktorze. W tej chwili barierą w uzyskiwaniu kredytu jest głównie brak poręczenia. Także tutaj też pomoc ze strony państwa, ze strony środków publicznych powinna iść w kierunku udrożnienia mechanizmu poręczania lub gwarancji kredytów udzielanych rolnikom, przedsiębiorcom działającym na obszarach wiejskich. Oczywiście jest program rządowy, który jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ale ten program nie do końca spełnia się, jeżeli chodzi o rolników. I tutaj rolników pod swoją opiekę powinna wziąć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co prawda ustawowo agencja już ma możliwość udzielania gwarancji i poręczeń, ale to są środki ze środków własnych agencji. Natomiast, żeby agencja mogła wejść z pomocą w udzielanie gwarancji i poręczeń poprzez instytucje finansowe, to należałoby stworzyć nowy instrument, na przykład dopłat do kosztów udzielanych gwarancji i poręczeń przez instytucje. No oczywiście taki program i taki instrument, który musiał być
będzie być może w przyszłości wprowadzony, wymaga zaangażowania budżetu państwa. I tutaj będzie możliwy taki program dopiero wtedy, kiedy budżet państwa będzie mógł na ten cel wyasygnować odpowiednie środki. I ostatnie pytanie, takie podsumowujące. Jak pani ocenia perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w najbliższych latach? Sądzę, że ze względu na ulokowanie tych banków blisko rolnictwa, a rolnictwo jest w absolutnie doskonałym miejscu, jeżeli chodzi o rozwój, to i banki będą pociągnięte również w ten doskonały rozwój razem ze swoimi spółdzielcami, czyli z rolnikami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.